Czy Don't Wanna Hide świetnie mi się tańczy, ale mam wrażenie, że to jest ogromnie wymagający numer na żywo. Czy ty też masz wrażenie, że trudno jest zaśpiewać ten utwór od początku do końca, jak jeszcze tańczysz? Okropnie się go śpiewa, zwłaszcza, że on ma taką rozpiętość, jeżeli chodzi dół, o... Dół, góra, tam jest wszystko. Tak, i ten dół jest bardzo... Właśnie paradoksalnie lepiej mi się śpiewa góry, bo są... bo łatwiej jest coś wykrzyczeć, jak jest się zmęczonym, niż trzymać spokojny głos w niskich rejestrach i jeszcze czysto. Więc te doły są straszne. Ty robisz coś, żeby szkolić swój głos, bo wielu nawet najlepszych wokalistów z ogromnym talentem, ale też doświadczeniem, mimo tego doświadczenia ciągle próbuje, ciągle się uczy, ma swoich coachów. Cały czas trzeba ćwiczyć. To jest tak jak sportowcy. Nie można sobie, wiesz, przestać, zapomnieć i tak dalej. Ale chodzisz do kogoś, czy sama wykonujesz pewne ćwiczenia, o których nigdy nie rozmawialiśmy? Nie, ja już się nauczyłam wszystkiego, co mam wykonywać u Elżbiety Zapędowskiej. Skończyłam u niej całą szkołę, więc tak naprawdę no chyba nikt inny więcej mnie nie może nauczyć. A poza tym nawet chyba bym nie chciała, bo mam jeden jakiś swój sposób śpiewania. Nie chciałabym pozbywać się swojej charyzmy wokalnej. Okej, czekamy na nowe. Dzięki bardzo.